Siemano na tym kanale. Nie mógłbym was zostawić oczywiście bez pracy z sprzętem o nazwie rozrzutnik. Jeszcze nie było żadnego odcinka z pracy rozrzutnikiem, więc postanowiłem nie robić tego poza odcineczkiem, tylko ładnie wam nagrać. Zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądało. Pakować ten obornik 30, tylko żebym tutaj o burtę nie zahaczył. Pakować 30 ten obornik. Jeszcze rozrzucanie. Jeszcze raz będę robił w sumie tym rozrzutnikiem. Więc mam nadzieję, że on nie ma żadnych wad, jakiejś kolizji czy czegokolwiek. Ale z tego, co widzę na razie, nawet tekstura jest śliczna. Nie wiem, czy granice wypełnienia mam wyłączone. Dobra, zobaczymy. Ile będę mógł, tyle sobie naładuję. Nawet lepiej, jakbym to na dwa razy. To akurat będzie odcineczek. Tam w sumie też dużo nie zostało na tej łące do zrobienia. Sprawdzałem jeszcze na koniec, już poza odcineczkiem, czy jeszcze mam tamtej gnojówki, i się okazało, że akurat cała do beczki weszła. Więc tam mamy pusto. Teraz, żebym stanął tą 30 tak, żebym jakoś sobie zetorem go wykręcał. To jeszcze do przodu. Dobra, trochę na gnojówkę wjadę, to nic, ale tutaj. A, wyłączę jeszcze 30. Zapomniałem. Dobra. Teraz muszę cofać z powrotem. Tutaj tak nie wykręcę. Muszę jechać na podwórko. Niestety na tych polskich gospodarstwach tak jest, że tego miejsca nie jest za dużo. O, i pług mi się przewrócił. Niestety z tym pługiem jest taki problem. Się przewraca, a najgorsze jest to, że później go podnieść jest ciężko. Kolizje ma jakieś bardzo dziwne. Ja wiem, od czego to zależy. Po prostu zgram inny mod i może w przyszłym odcineczku już inny pług będę miał. Dobra, teraz czy trzeba coś w tym rozrzutniku rozkładać? Nic nie trzeba, to tylko pod B i... Tak, pod B i ogień. Ej, fajnie to wygląda. No, ślicznie. Jestem zadowolony z tego rozrzutnika. Dosyć szybko ubywa też. I w sumie i tak wyjdzie tak, jak chciałem. Czyli jeszcze zjadę na farmę i jeszcze raz zapakuję. Dobra, tutaj już sobie wyłączę. Wrócę tutaj tymi śladami. Tylko teraz bym jakoś tyłem chciał wjechać. Będzie to trochę ciężkie, aczkolwiek powinno mi się udać, bo to jest rozrzutnik jednoosiówka. I jest takim łatwiej. Może też nie będę tak podjeżdżał blisko tej 30, żebym miał miejsce do manewru. No i co? Tak powinno starczyć. Zgaszę zetora. Nie zostało dużo do zrobienia, więc nie wiem. To całe wykorzystać? Całe wyrzucić na rozrzutnik? A w sumie jak zostanie na tym rozrzutniku, to niech sobie będzie. Więc tak zrobię. Wszystko wpakuję. Ach, trochę źle sobie podjechałem. Muszę teraz dawać do przodu. Do przodu, do tyłu.
trochę sobie dodatkową robotę narobiłem. Dobra, żeby tu nie przywalić w nic. Bo ja z tej perspektywy widzę najlepiej. O, tego się nie spodziewałem. Jeszcze będzie kolejna łyżka. Górnika. Czekajcie, jakoś na ukos, jakbym tutaj podjechał, tam nagradę nałożyć. No jest elegancko. Żeby tylko szkód nie było. Bo jak widzicie, rozrzutnik pięknie pomalowany na czerwień. Trochę za wysoko. Obniżę i teraz. Nie wiem, czemu się to nie nabiera. Aha, w złej pozycji łyżka była. No i koniec. To by było na tyle obornika. Mało produkują krowy, ale w sumie też nie mam ich tak dużo, żeby nie wiem ile produkowały. 30. Ach, tak tylko podjadę. Jak sobie stoi. Lecimy. Musimy to skończyć dzisiaj, żeby za chwilę wlecieć w to agregatem. Nie no, ale pięknie to wygląda ta praca. Jestem zachwycony pracą rozrzutnikiem. W sumie rzadko, jak ja sobie nawet kiedyś grałem sam dla siebie, to bardzo rzadko używałem rozrzutnika. A to jednak piękna akcja wychodzi. Troszkę mijaków jest, ale to żaden problem. Chyba rozrzucę cały ten obornik z rozrzutnika. Ze względu na to, że po co mam tam leżeć, będzie gnił rozrzutnik. Więc tak będzie najlepiej, ale ja jeszcze muszę koniecznie jedną rzecz sprawdzić. Czy aby na pewno gnojowica i obornik dają tyle samo nawożenia na pole. To co się sprawdza w procentach. Jeszcze muszę to zobaczyć. Tutaj jest nawiezienie 95, tu 100, ale to zależy pewnie też w jakich miejscach, ale dobra, jestem zadowolony, bo w każdym miejscu jest prawie 100, więc teraz powinien być naprawdę dobry plon z łąki. No i to by było na tyle w tym odcineczku. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia.